Preferowane były trzy grupy mieszkańców: młodzi wychowujący dzieci, osoby starsze, od lat zamieszkałe w Wałbrzychu, a także niepełnosprawni. Wszystkie osoby starające się o nowe mieszkanie nie mogły mieć zaległości czynszowych. Do komisji wpłynęło 674 wnioski, z czego 334 przeszły wstępną weryfikację. Wybrano 206 osób z największą ilością punktów według przydziału na mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Decydująca tutaj była oczywiście ilość punktów, ale też ten klucz podziałowy, który wynikał z zarządzenia prezydenta, czyli ilość osób dostosowana do ilości izb w tych nowych mieszkaniach, więc jedna, dwie osoby mieszkania jednopokojowe, 3-4 osoby mieszkania dwupokojowe i powyżej mieszkania trzypokojowe. Powiem teraz, jak to wygląda w każdej lokalizacji. Na Jana Pawła mamy 120 mieszkań, wpłynęły 53 wnioski rodzin z dziećmi, czyli to było jedno, dwoje, troje i więcej dzieci, stanowią łącznie około 44% tych wnioskodawców, którzy ubiegali się na mieszkania na Podzamczu. Osoby starsze oddające gminie zajmowany lokal to 45 wniosków, 38%. Osoby niepełnosprawne 22 wnioski, 18%. Na Wiejskiej jest 67 mieszkań. Rodzin z dziećmi 19 wniosków, 29%. Osoby starsze oddające lokal 37 wniosków, 55%. I osoby niepełnosprawne 11 wniosków, 16%. Najmniej mieszkań na Staszica 19 i tutaj ewidentnie przeważają rodziny z dziećmi, ale też dlatego, że tam były tylko mieszkania dwu- i trzypokojowe, nie było jednopokojowych. 13 wniosków osób z dziećmi to jest 68% i łącznie osoby starsze oddające lokal, w tym osoby niepełnosprawne, 6 wniosków, 32%. 340 wniosków z tych wszystkich złożonych nie podlegało rozpatrzeniu albo były odrzucone z uwagi na to, że osoby te nie spełniły tych trzech podstawowych kryteriów. Wszyscy wnioskodawcy byli o tym informowani pisemnie. Ci, których wnioski zostały odrzucone, mieli możliwość wniesienia odwołania do prezydenta od decyzji komisji. Takie odwołania wpływały. Jeżeli była możliwość uwzględnienia odwołania, bo pojawiły się jakieś nowe okoliczności, prezydent uwzględniał takie odwołania, także część z tych osób również uzyskała mieszkania. Pierwsi lokatorzy otrzymają klucze do mieszkań na ulicy Staszica i Jana Pawła II we wrześniu. W kolejnym etapie osoby, które zamieszkają w budynkach na ulicy Wiejskiej. Na realizację budowy 206 nowych mieszkań komunalnych pod nazwą Nasz Nowy Dom miasto wydało 30 milionów złotych, z czego 10 milionów złotych to dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.